Witam Państwa i chcę Państwu przedstawić pewne zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce, ponieważ nasza uczelnia w ofercie ma kierunek finanse i rachunkowość. I może niektórzy z Państwa będą zainteresowani, dlatego takie elementarne sprawy dotyczące jak funkcjonuje rynek w ogóle finansowy ogólnie u nas w Polsce. I może zacznę od tego, że nasz rynek finansowy właściwie funkcjonuje identycznie, jest dostosowany i funkcjonuje na jednolitym rynku finansowym europejskim, Unii Europejskiej. Czyli te podstawowe rozwiązania są z góry określone w dyrektywach unijnych. I zacznę może od takich spraw, które chciałabym Państwu uświadomić, że w zasadzie już w roku 1957, kiedy powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, w zamiarze było w przyszłych latach zorganizowanie takiego jednolitego rynku finansowego, on miał funkcjonować zgodnie z trzema podstawowymi zasadami. Swoboda świadczeń, swoboda osiedlania się i swoboda przepływu kapitałów. Z tym, że tu chcę Państwu uświadomić, że nie ma jednolitego ustawy jednolitej jakiejś na cały rynek europejski. Każde państwo członkowskie ma swoje własne prawa i ustawy. Tak u nas na przykład jest ustawa o działalności ubezpieczeniowej, jest prawo bankowe, jest ustawa o funkcjonowaniu rynku kapitałowego, czy o funduszach emerytalnych, funduszach inwestycyjnych, czy o giełdzie i obrocie papierami wartościowymi. Z tym, że te ustawy wewnętrzne, które powstają w poszczególnych państwach członkowskich muszą być dostosowane, żeby były porównywalne pewne obszary i w związku z tym muszą uwzględniać pewne dyrektywy unijne. I w zasadzie tymi takimi wspólnotowymi sprawami to są dyrektywy unijne, które narzucają zorganizowanie już wewnętrznych tych ustaw. I tutaj chcę jeszcze Państwu powiedzieć, że w zasadzie, ponieważ Polska weszła w struktury Unii w roku 2004, to już od tego czasu właśnie nasz rynek jest identycznie dostosowany w tych podstawowych rozwiązaniach, jest identycznie wspólnie działa do rynku, tak jak na jednolitym rynku europejskim, jak również podlega pod różne instytucje centralne, tak jak na przykład jakiś nadzór europejski jest, ale mamy swój nadzór, prawda, ale te nasze instytucje, które są w otoczeniu rynku, one są członkami tych instytucji europejskich. No i może troszkę już teraz więcej takich chcę wprowadzić na początku, co w ogóle rozumiemy przez te rynki finansowe. Co to takiego jest? Są to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Instrumentami z kolei finansowymi nazywamy zobowiązania, roszczenia finansowe jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do innych. Natomiast instrumentami finansowymi są depozyty, bankowe aktywa finansowe, papiery wartościowe, polisy ubezpieczeniowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, opcje i tym podobne. Do podstawowych instrumentów finansowych należą papiery wartościowe, stanowiące bilansowe instrumenty finansowe. Oznacza to, że papiery wartościowe mają pokrycie w aktywach emitenta. Rynek finansowy to rynek, za pośrednictwem którego przeprowadzana jest wymiana jednego rodzaju aktywów finansowych na drugi. Jest to najczęściej wymiana pieniądza na aktywa przynoszące swemu właścicielowi dochód w postaci dywidendy, procentu lub zysku wynikającego z różnicy między ceną ich zakupu a ceną ich sprzedaży. Na rynkach finansowych dochodzi do spotkania jak gdyby dwóch podmiotów dysponujących nadwyżkami finansowymi i podmiotów, które odczuwają niedobory finansowe. Czyli musi być ta strona podażowa i popytowa. Czyli z jednej strony mamy podmioty, które mają nadwyżki finansowe i chcą, że tak powiem, albo gdzieś ulokować i zarabiać dalej z tych nadwyżek. I są podmioty, które chciałyby na przykład prowadzić jakąś działalność gospodarczą, chciałyby rozszerzyć swoją produkcję, chciałyby w coś zainwestować, ale mają niedobory, czyli brakuje im pieniędzy. Czyli jedni służą drugim, prawda? Istota procesów zachodzących na rynkach finansowych polega na udostępnieniu czasowo wolnych środków pieniężnych przez tych, którzy je posiadają i w danym
czasie, nie zamierzają sami ich wykorzystać na cele konsumpcji lub działalności gospodarczej, tym, którzy akurat potrzebują takich dodatkowych środków na rozwój działalności, nabycie dóbr, na potrzeby konsumpcyjne, bo tutaj też mogą być nie tylko podmioty gospodarcze, ale klienci, prawda? Indywidualni klienci, którzy gdzieś na potrzeby konsumpcyjne potrzebują gotówki. Przesłanką udostępnienia i wykorzystania pieniędzy jest dążenie do osiągnięcia korzyści przez obie strony. Czyli obie strony chcą skorzystać, bo jedna strona, która ma nadwyżki finansowe, no to chce gdzieś je ulokować i dalej z tego czerpać zysk, a druga strona, która chciałaby też czerpać zysk i mieć, prowadzić jakąś produkcję, ale nie ma w tej chwili pieniędzy, no to te pieniądze może skorzystać właśnie poprzez to, te transfery, przez te transakcje i zainwestować w coś, co będzie przynosiło, że odda z kolei i jednocześnie zarobi. I jeszcze zostanie dla nich ten zysk. Transakcje te są obarczone ryzykiem. Wszystkie transakcje finansowe, tutaj trzeba sobie uświadomić, zawsze są obarczone pewnym ryzykiem. Zatem na tych rynkach występują trzy grupy przedmiotów. Z jednej strony są to podmioty oferujące swoje nadwyżki finansowe, z drugiej strony są to podmioty korzystające z tych środków, a trzecią grupą są pośrednicy finansowi. Też pewnie Państwo słyszeliście o takich zwanych pośrednikach finansowych, doradcach finansowych, czy agentach, brokerach, maklerach. Jednym z najważniejszych uczestników rynku finansowego jest państwo jednak, które występuje na tym rynku w roli podmiotu. I tutaj jakie są zadania państwa? Regulującego, przede wszystkim właśnie państwo jest tym regulatorem i kontrolującego procesy, transakcje zachodzące na rynku oraz udzielającego zezwolenia na prowadzenie działalności w danym sektorze. Oddziałującego na koniunkturę gospodarczą, bo poprzez pewne decyzje państwowe, rządowe można oddziaływać na koniunkturę gospodarczą, zawierające transakcje na tym rynku najczęściej w roli pożyczkobiorcy, czyli na przykład bank centralny może po pierwsze korzystać, jest bankiem Skarbu Państwa. Poza tym może udzielać jednocześnie kredytów bankom komercyjnym, które dalej klientom udzielają tych kredytów, prawda? Także tutaj rola państwa jest dosyć istotna. Mimo występujących w ostatnich latach tendencji do deregulacji procesów gospodarczych, rynek finansowy jest tą sferą działalności gospodarczej, których regulacyjne i kontrolne funkcje państwa są bardzo rozbudowane. I teraz może troszeczkę o tej klasyfikacji rynków finansowych, bo na razie to tak ogólnie, ale tej klasyfikacji rynków finansowych. Na rynki finansowe składają się wszystkie transakcje, których rezultatem jest kreowanie instrumentów finansowych oraz obrót tymi instrumentami. Współczesne rynki są bardzo złożone. Składają się z różnego rodzaju aktywów finansowych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wielu różnych podmiotów emitujących i nabywających te papiery oraz pośredniczących w obrocie, a także technicznych środków umożliwiających lub ułatwiających dokonywanie transakcji. Rynki te można sklasyfikować według różnych kryteriów, przy czym podstawowe znaczenie mają tutaj trzy klasyfikacje. Pierwsza z nich opiera się na kryterium rodzaju instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu. Biorąc pod uwagę to kryterium, wyodrębniamy rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek walutowy i rynek instrumentów pochodnych. Rynek pieniężny, no to wiadomo, że dotyczy to jest obrót środkami pieniężnymi. Najczęściej są to krótkoterminowe operacje. Jest rynek kapitałowy, gdzie mamy do czynienia z papierami wartościowymi, jak obligacje, akcje i różnego rodzaju inne jeszcze papiery wartościowe, tak zwane instrumenty pochodne, które się dużo później pojawiły na rynkach finansowych. Jest jeszcze rynek oczywiście walutowy, jest rynek instrumentów pochodnych. Tutaj nawet jest wyróżniony oddzielnie ten rynek instrumentów pochodnych. Drugi zasadniczy podział rynków finansowych oparty jest na kryterium podmiotu oferującego instrumenty finansowe. Na podstawie tego kryterium wyodrębnia się rynek pierwotny
i rynek wtórny. Czyli ten pierwotny to jest tam, gdzie po raz pierwszy się pojawia instrument. Rynek wtórny, no to oczywiście to już jest, on przechodzi do innego właściciela. Takim przykładem klasycznego rynku wtórnego jest giełda papierów wartościowych, gdzie się właśnie odbywają różne operacje takie na rynku wtórnym. Trzeci podział rynków finansowych opiera się na kryterium dostępności oferowanych instrumentów dla potencjalnych transakcji. I tutaj wyróżniamy, według tego kryterium wyróżniamy rynek natychmiastowy, czyli taki kasowy, inaczej mówimy rynek spot, i rynek terminowy, czyli tam, gdzie mamy określony termin. Prawda, że w danym terminie ten instrument jest tyle i tyle wart, prawda? Po terminie potem on już jest, że albo trzeba go wykupić w danym terminie. Inna klasyfikacja rynków finansowych z punktu widzenia kryterium awangardowości inwestycji to jest podział na rynki inwestycji tradycyjnych i rynki inwestycji alternatywnych. Inwestycje tradycyjne to wiadomo, to mogą być w różne inwestycje, w różne akcje firm, prawda, mogą być różnego rodzaju no, takie tradycyjne inwestycje, które no, głównie to akcje firm, ale nie tylko, mogą być jakieś inwestycje związane z rozwojem danych przedsiębiorstw, prawda, to są tradycyjne, ale też mamy rynek inwestycji alternatywnych. Rynek inwestycji alternatywnych to takim przykładem mogą być na przykład inwestycje w jakieś drogocenne przedmioty, na przykład jakieś tam złoto, poza tym jeszcze w jakieś dzieła sztuki, prawda, to są inwestycje alternatywne, które zakładamy, że ceny będą w przyszłości rosły, że my na tych inwestycjach zarobimy. Na rynek finansowy składają się tutaj następujące sektory. I tu trochę więcej może o tych sektorach. I tu mamy takie główne cztery sektory. To jest tak, rynek bankowy, to jest ten pierwszy główny sektor, rynek ubezpieczeniowy, rynek kapitałowy i rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. I tu po kolei może trochę sobie o tych rynkach omówimy. Na rynku bankowym wyróżniamy następujące rodzaje banków. Banki kredytowo-depozytowe, banki inwestycyjne, banki uniwersalne. I tutaj chcę od razu Państwu powiedzieć, że w Polsce w zasadzie funkcjonują tylko banki uniwersalne. Nie mamy takich tylko i wyłącznie banków inwestycyjnych albo tylko i wyłącznie banków kredytowo-depozytowych. Chociaż no, takie mogą być, ale generalnie one są mieszane. Czyli te banki, które u nas występują, to pełnią rolę zarówno kredytowych czy i depozytowych i inwestycyjnych, czyli też mogą się zajmować inwestycjami, czyli bierzemy kredyty na jakieś tam inwestycje, na tak zwane kredyty, to są tak zwane kredyty inwestycyjne. Wyróżniamy jeszcze bankowość spółdzielczą. Tu jeszcze chcę Państwu dodać, że tak naprawdę to banki funkcjonują zgodnie, takie mają dwie formy organizacyjno-prawne. To jest spółka akcyjna, czyli większość banków tych komercyjnych to są spółki akcyjne. To są spółki, które są nastawione na zysk akcjonariuszy i poza tym tych banków i zajmują się głównie klientami no, dużymi. Oczywiście indywidualnymi też, ale na przykład podmioty gospodarcze, różnego rodzaju firmy korzystają właśnie z tych banków, które funkcjonują w obszarze tych jako banki, jako spółki akcyjne. Mówimy o nich, że one są typowo komercyjne. Tych banków w Polsce jest no już kilkanaście. Jest, oczywiście jeśli chodzi o kapitały, no to tutaj są zróżnicowane bardzo, dlatego że część banków ma duży udział kapitału zagranicznego. Niektóre mają mieszany, czyli i polski, i zagraniczny, a niektóre są no, tylko polski, prawda? Tak, ale tych tylko polskich jest znacznie mniej. Chociaż ostatnio jest już może troszkę się ta struktura zmieniła, polepszyła na powiedzmy kapitały polskie, bo był okres, kiedy w zasadzie w bankowości było około 80% kapitału zagranicznego. Druga grupa banków dość istotnych
o których na pewno Państwo słyszeliście, są to banki spółdzielcze, czyli tak zwana spółdzielczość bankowa. I one funkcjonują oprócz ustawy prawo bankowe, jeszcze muszą przestrzegać prawa spółdzielczego. One funkcjonują jako spółdzielnie, czyli mają, ta organizacja tego banku jest no trochę inna niż organizacja tych banków, które są o charakterze takim no, typowo właśnie spółek akcyjnych. Dlatego, że członkowie tych spółdzielni, tam nie ma akcjonariuszy. Członkowie spółdzielni są równocześnie klientami, prawda? Także to od razu klient jest członkiem tej spółdzielni, tej spółdzielczości. One się charakteryzują tym, że to są banki mniejsze i zaadresowane trochę dla innej grupy klienteli. Przede wszystkim działają w mniejszych miejscowościach, głównie są zaadresowane do rolnictwa, do przemysłu rolno-spożywczego i działalność prowadzą taką bardziej lokalną. Z tym, że tu chcę jeszcze powiedzieć, że banki spółdzielcze, ponieważ ich jest bardzo dużo, jest kilkaset tych banków spółdzielczych i one posiadają jako kapitały założycielskie własne, miały po prostu bardzo, nie spełniały wymogów Unii Europejskiej. W związku z tym po wejściu Polski do Unii pojawiła się ustawa o bankach zrzeszających i te banki spółdzielcze zrzeszają się, tworzą tak zwane banki zrzeszające, które już spełniają wymagania kapitałowe Unii. Także tak mniej więcej to, jeśli chodzi o bankowość. Czyli trzeba pamiętać, że są banki w charakterze właśnie spółek akcyjnych i banki spółdzielcze. Jeszcze dodam tutaj, jeśli chodzi o rynek polski, to jeszcze jest jeden bank państwowy. Tym bankiem państwowym jest Bank Gospodarki Krajowej, który mieści się w Warszawie. On ma duże tradycje jeszcze z okresu przedwojennego, w okresie międzywojennym powstał ten bank państwowy. Bank państwowy oczywiście jest, on obsługuje głównie państwo, czyli na przykład nie obsługuje klientów indywidualnych, ani powiedzmy działalności takiej gospodarczej. Głównie państwo, czyli na przykład takie inwestycje, które są, wychodzą, że tak powiem, z inicjatywy państwa, jak na przykład budowa autostrad, czy jakieś inne duże inwestycje, które są finansowane przez państwo, z budżetu państwa. I głównie ten Bank Gospodarki Krajowej temu służy. No i teraz może jeszcze oczywiście w otoczeniu banku, tego sektora bankowego mamy różne instytucje. No tutaj nie wyróżniłam, ale taką najważniejszą instytucją i takim bankiem najważniejszym to jest bank centralny, który w Polsce nazywamy Narodowy Bank Polski. I bank centralny jest dosyć istotny, bo on pełni rolę taką nadzorczą nawet nad całym sektorem bankowym, regulującą, jednocześnie prowadzi różnego rodzaju operacje międzybankowe, na przykład udziela kredytów bankom komercyjnym na działalność kredytową, na przykład ma również służyć, wspomagać w sytuacjach kryzysowych, gdy banki te komercyjne, czy banki te spółki akcyjne, czy nawet banki spółdzielcze mają problemy finansowe, no to mogą krótkoterminowych jakichś takich pożyczek udzielać ten Narodowy Bank Centralny. Poza tym zajmuje się emisją pieniądza, co jest najważniejszą jego rolą. Jest skarbem państwowym. Poza tym jednocześnie bank centralny no tu kontroluje na bieżąco całą działalność, ten sektor bankowy. Jednocześnie bank centralny też jest, mówimy, że jest bankiem banków, czyli jest taką instytucją właśnie, która jest taką czapą nad tymi wszystkimi pozostałymi bankami. Oprócz tego jeszcze są inne instytucje w sektorze bankowym. To jest Związek Banków Polskich, to jest taki samorząd troszkę gospodarczy. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Tutaj chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o depozyty, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny spełnia dosyć dużą rolę, bo rolę jak gdyby taką, no dwie już nawet role, bo jedna najważniejsza to jest w przypadku upadłości banku, to Bankowy Fundusz
gwarancyjny gwarantuje, że wypłatę depozytariuszom, czyli tym, którzy złożyli depozyty w banku upadłym, wypłatę do pewnego limitu. Ten limit wynosi w euro oczywiście 100 tysięcy euro z jednego konta. Tam jeszcze są dodatkowe jakieś przepisy, że oczywiście dotyczy to jednego banku i że to musi być, jeżeli w tym banku ktoś ma kilka kont, to te konta są sumowane, prawda? Jeżeli jedno konto, na przykład na jednym koncie są dwie osoby właścicielami, to każda osoba ma prawo do tych 100 tysięcy euro. Mamy jeszcze Krajową Izbę Rozliczeniową, czyli wszystkie takie operacje międzybankowe przechodzą przez Krajową Izbę Rozliczeniową. No i najważniejsza instytucja, to ona będzie dotyczyła wszystkich sektorów, która wszędzie się pojawia, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF, która jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, pełni rolę nadzorczą, udziela licencji na prowadzenie działalności bankowej. No i jeszcze ma inne dodatkowe role, takie, że na przykład sprawdza, jeżeli bank proponuje jakiś nowy produkt, to musi być zgłoszony on do Komisji Nadzoru Bankowego, musi mieć akceptację Komisji Nadzoru Bankowego. Także ta instytucja jest dosyć istotną i ważną instytucją. I teraz mamy następny sektor, sektor ubezpieczeniowy. W sektorze ubezpieczeniowym funkcjonują zakłady ubezpieczeń i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. I zakłady ubezpieczeń to są przede wszystkim spółki akcyjne. Oczywiście ich jest znacznie więcej, także rynek ubezpieczeniowy jest dominowany przez spółki akcyjne. Wszyscy dużej wielkości ubezpieczyciele są w zasadzie ci znani spółkami akcyjnymi. Natomiast oprócz tego jest druga forma, która jest bardzo stara historycznie, bo ona pochodzi jeszcze ze starożytności, to są Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Tych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych jest w Polsce, chyba około 10. Z tym, że tu chcę jeszcze powiedzieć, że Polska pod tym względem jest gdzieś tam w końcówce rozwiązań w porównaniu z innymi krajami, bo są inne państwa europejskie, gdzie tych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych jest znacznie więcej. Z tym, że te Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych są oczywiście skierowane do specyficznych obszarów, przede wszystkim zajmują się mniejszymi ryzykami i czasami mają tylko i wyłącznie zgodę na prowadzenie w pewnych obszarach tylko prowadzić ubezpieczenia. Nie wszystkie, że tak powiem, rodzaje ryzyk są dla nich przeznaczone. Dla tych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych są mniejsze wymogi kapitałowe, ale tak to wygląda. Przede wszystkim Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jak główną rolę odgrywają w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń dla rolnictwa, jakiegoś właśnie przemysłu spożywczego, takich mniejszych, dla mniejszych firm. Natomiast wszystkie duże firmy i przedsiębiorstwa, czy klientela, nawet indywidualna, no chociaż indywidualni mogą też w Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, ale głównie korzystają z tych zakładów ubezpieczeń, które są w charakterze spółek akcyjnych. No i teraz następna sprawa. W otoczeniu tego rynku ubezpieczeniowego mamy Polską, tak jak tam był Związek Banków Polskich, to tu mamy Polską Izbę Ubezpieczeń, czyli mamy też taki samorząd gospodarczy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli w przypadku, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość, no to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny klientom takiego upadłego zakładu ubezpieczeń gwarantuje wypłatę w pewnych obszarach. Tutaj chcę dodać, że tu bardzo ograniczone. No niestety w porównaniu do sektora bankowego, w sektorze ubezpieczeniowym ten fundusz gwarancyjny odgrywa bardzo małą rolę. Praktycznie dotyczy tylko ubezpieczeń komunikacyjnych obowiązkowych, czyli tych OC, odpowiedzialności cywilnej,
dla ubezpieczycieli, no, posiadaczy pojazdów mechanicznych i jeszcze w obszarze OC dla rolników. Bo mamy takie trzy grupy ubezpieczeń obowiązkowych, które są określone w ustawie o działalności ubezpieczeń. Mamy oczywiście tych obowiązkowych dużo więcej, ale one są już bardziej szczegółowe i z innych ustaw wynikają. Natomiast te trzy są podstawowe. To jest OC komunikacyjne, OC rolne i budynki wchodzące w skład nieruchomości rolnych. Także niestety ten gwarancyjny ogranicza się tylko do tych OC. OC właśnie tych powszechnych, czyli komunikacyjny głównie najczęściej. Natomiast wszystkie inne polisy, jak będziemy mieli wykupione w towarzystwie, które zbankrutowało, czy w zakładzie ubezpieczeń, które upadnie, ogłosi upadłość, no nie otrzymamy już żadnego odszkodowania. Czyli klienci w tym momencie są tutaj, tak powiem, w gorszej sytuacji. No i jeszcze mamy Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które służy głównie do tej całej procedury odszkodowań w obszarze różnych szkód transgranicznych. To znaczy na przykład, jeżeli polski samochód na przykład z Polski ulegnie wypadkowi, czy spowoduje wypadek na terenie innego kraju, albo z kolei inny obywatel innego kraju spowoduje wypadek w Polsce, prawda? To wtedy te odszkodowania, czy jest ubezpieczony na terenie innego państwa. Ponieważ mamy w tej chwili ten jednolity rynek, no to te wszystkie ubezpieczenia funkcjonują wszędzie, czyli wystarczy kupić ubezpieczenie w Polsce, to ono jest ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii. Także to ma specjalne tu przeznaczenie, to Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych. No oczywiście tak samo jak w sektorze bankowym jest Komisja Nadzoru Finansowego, która no, podobną rolę pełni jak w sektorze bankowym. Czyli również nadzoruje, udziela licencji i w niektórych przypadkach, sytuacjach nawet zgody na prowadzenie jakiejś tam działalności, prawda, czy nawet powołania prezesów firm, czy zatwierdza statuty tych zakładów, zatwierdza rady nadzorcze. Także to wszystko należy do Komisji Nadzoru Finansowego. I tam są określone w ustawie odpowiednie, w odpowiednich punktach te zadania tej Komisji Nadzoru Finansowego. No i mamy rynek kapitałowy. I tu podstawową instytucją jest Giełda Papierów Wartościowych. To Państwo pewnie już o tym słyszeliście. Ona funkcjonuje w Warszawie, prawda? I tam na tej giełdzie odbywa się obrót różnymi papierami wartościowymi. No i w związku z tym mamy jeszcze Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który też oczywiście tym papierom wartościowym, że tak powiem, służy temu, na tym rynku działa. No i oczywiście jak poprzednio mamy Komisję Nadzoru Finansowego, czyli nadzór finansowy również działa, dotyczy tego rynku kapitałowego. No i teraz jeszcze troszeczkę rynek funduszy inwestycyjnych, który też podlega pod Komisję Nadzoru Finansowego. My mamy tą komisję, jeszcze jak już mówimy o tej komisji, taką zintegrowaną, to znaczy od roku 2006 nadzór mamy wspólny, czyli on jest podzielony na te sektory, na bankowy, ubezpieczeniowy i kapitałowy i funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, ale to jest jedna instytucja, bo do roku 2006 wcześniej były, no każda branża, każdy sektor miał swój nadzór. W Europie są różne rozwiązania. Są jeszcze kraje, gdzie są komisje takie sektorowe, komisje nadzoru. Natomiast większość krajów, a szczególnie kraje północnej Europy, Wielka Brytania, Niemcy, czy kraje skandynawskie, wszystkie mają już taki zintegrowany, czyli wspólny nadzór, tak jak my mamy w Polsce.
A teraz troszeczkę o tych funduszach inwestycyjnych. No oczywiście występują różne fundusze inwestycyjne, które można tutaj, ja nie wymieniam, bo tego jest bardzo dużo, można podzielić według różnych kryteriów, na przykład związanych z ryzykiem, na przykład, czyli fundusze o większym ryzyku, o mniejszym ryzyku, fundusze terminowe, otwarte, zamknięte, aktywne, pasywne, prowizyjne, bezprowizyjne, obligacji, akcji, mieszane, które zawierają obligacje akcje razem. No wiadomo, że fundusze z obligacji będą mniej ryzykowne, fundusze akcji są bardziej ryzykowne. No oczywiście są jeszcze fundusze emerytalne. Możemy mieć długoterminowe i krótkoterminowe, prawda, ale głównie no, najwięcej to są te długoterminowe. Na rynku finansowym jeszcze, oprócz tych sektorów, jeszcze jest ta trzecia grupa, są różni tak zwani pośrednicy finansowi, tak już tam na początku wspomniałam. I no tutaj do tych pośredników finansowych należą przede wszystkim agenci, brokerzy, maklerzy giełdowi, ale też i doradcy różni finansowi. Tu chcę tylko zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o giełdę, to są maklerzy. Jeśli chodzi o zakłady ubezpieczenia, sektor ubezpieczeniowy, to są agenci, brokerzy. Różnica jest tylko taka, że agent reprezentuje konkretny zakład ubezpieczeń, a broker jest pośrednikiem niezależnym. Czyli on działa odwrotnie, od klienta do zakładu, a agent od zakładu do klienta. Bo broker dla klienta wybiera jakiś tam, no, dla jego ryzyka, które klient posiada i do niego przychodzi, chce gdzieś ubezpieczyć się, wybiera jak najkorzystniejszą polisę, jak najlepszy zakład. Czyli on jest taki niezależny. To wtedy mówimy, że to jest taki pośrednik niezależny, bo agent jest pośrednikiem zależnym. Za niego odpowiada zawsze zakład ubezpieczeń, bo on sprzedaje polisy jednego zakładu, czasem kilku zakładów. To wtedy mówimy o takich multiagentach. Że na przykład to się zdarzają często u dealerów samochodowych, że kupujemy samochód i jest taka multiagencja, że on nam proponuje, że oni mają współpracę na przykład z trzema jakimiś tam zakładami ubezpieczeń i w tych zakładach można wykupić polisy. I tutaj tylko chcę jeszcze dodać, że bankowość, sektor bankowy w zasadzie nie korzysta z tak zwanych pośredników, tam bardziej z doradców finansowych, bo różnica jest taka, że produkty bankowe czy usługi bankowe kupujemy bezpośrednio często w banku. Oczywiście możemy przez internet, bo to są jeszcze różne kanały dystrybucji. Ale z kolei ubezpieczycieli, czyli w zakładach ubezpieczeń, kupujemy polisy u pośredników. Nie w zakładzie ubezpieczeń bezpośrednio, tylko na ogół u agenta czy brokera. Czyli tutaj korzystamy bardziej, czyli to pośrednictwo odgrywa większą rolę w ubezpieczeniach niż w bankowości. No, jeszcze na rynku finansowym, jako takie też można traktować jako instytucje finansowe, jak najbardziej, to są instytucje leasingu i factoringu. One spełniają taką rolę trochę kredytową, bo to są w zasadzie kredyty, leasing i factoring są pewnego rodzaju kredytowanie, może nie kredyt, ale kredytowanie. I one korzystają najczęściej ze środków pieniężnych banku. I są takimi pośrednikami. Z jednej strony są pośrednikami, z drugiej strony spełniają taką rolę kredytodawcy. Na przykład prowadząc działalność gospodarczą możemy korzystać z leasingu, dlatego że na przykład nie dostalibyśmy kredytu w banku bezpośrednio, bo bank będzie bardzo tam sprawdzał że tak powiem, nasz poziom finansowy firmy. Firma musi prowadzić sprawozdania finansowe i tak dalej. Natomiast leasingodawca prędzej udzieli, prawda? Jak chcemy na przykład kupić jakiś nowy sprzęt komputerowy, wziąć samochód. Z tym, że leasing jest droższy od kredytu, zawsze trzeba pamiętać, ale w niektórych sytuacjach jest bardzo korzystny, z kolei opłacalny, bardziej się jest dostępny, łatwiej niż kredyt. No i jeszcze jest factoring, to jest bardzo podobna sprawa, czyli tutaj factoring mogą być firmy, bank może być też faktorem, ale też mogą być niezależne firmy factoringowe, które też korzystają ze środków pieniężnych banku i to dotyczy takich
że tak powiem, należności przedłużonych, czyli na przykład producent wyprodukował jakieś towary i ma dostawcę. Te towary przekazuje dostawcy, ale dostawca nie ma w przekazuje odbiorcy, ale odbiorca nie ma w danym momencie pieniędzy, żeby zapłacić za te produkty. No to te pieniądze od razu za tego odbiorcę płaci ten faktor, ta firma faktoringowa, która, czy faktor inaczej mówimy, który temu producentowi od razu daje pieniądze, bo z kolei producentowi te pieniądze są potrzebne jako źródło finansowania nowych produkcji. Czyli żeby zachować ciągłość produkcji, to on musi mieć dostęp do źródeł finansowania. A z kolei ten, który korzysta, no nie ma od razu, bo musi sprzedać na przykład te produkty, no to po jakimś czasie to są tak zwane przedłużone terminy płatności, ale on już wtedy te pieniądze oddaje tej firmie faktoringowej, czyli temu faktorowi, on nie oddaje już temu, bo on już nie ma kontaktu z tym producentem, prawda? Także to jest taka tu istotna różnica. Także te instytucje o charakterze właśnie te różne towarzystwa leasingowe czy faktoringowe też należą do instytucji jako takich dodatkowych, obsługujących również rynek finansowy. I tyle może takich najistotniejszych, bo to tu można bardzo dużo. Ten rynek jest rozbudowany, tam różnego rodzaju są operacje, transakcje. No oczywiście są te instrumenty pochodne. Jeszcze może parę słów o instrumentach pochodnych, które się pojawiają dużo później niż w ogóle sam rynek finansowy, bo w zasadzie dopiero się rozwinęły w latach 70. XX wieku. To są instrumenty, które są przypisane do tak zwanych bazowych, czyli one na przykład można, to są opcje na przykład na obligacje, opcje na akcje, czyli musi być instrument bazowy i do tego jest określona na przykład opcja, czy że mamy prawo do kupujemy jakieś tam obligacje i taka opcja, taki on spełnia, zabezpiecza przed ryzykiem, to znaczy, że mamy w tej opcji zapewnione, że na przykład niezależnie czy cena spadnie, czy wzrośnie, to zawsze dostaniemy tą zapewnioną cenę w tym terminie. Czasem oczywiście tracimy, bo może ona wzrosnąć i wtedy moglibyśmy mieć więcej pieniędzy, prawda? A w innym momencie no, zyskujemy, dlatego że na przykład spadła cena obligacji czy cena akcji, a my mamy zapewniony ciągle tą kwotę, którą w momencie zakupu mamy gwarantowaną. Także to jeszcze to tak jeszcze na marginesie trochę o tych pochodnych. No i w zasadzie to chyba wszystko. No tylko trzeba pamiętać, że rynek finansowy funkcjonuje na tym jednolitym europejskim rynku zgodnie z dyrektywami Unii. No i tutaj co tam jest najważniejsze, taka jednolitość, to jest to, że na przykład we wszystkich państwach członkowskich Unii, żeby założyć działalność bankową, czy taką działalność ubezpieczeniową, trzeba mieć wszędzie taki sam kapitał. To nie jest tak, że na przykład w jednym kraju możemy mieć mniej pieniędzy i być już i założyć sobie, otworzyć działalność bankową czy ubezpieczeniową, a w innym więcej. Nie, wszędzie jest wymagany ten kapitał początkowy identyczny. On jest określony wyraźnie w dyrektywach Unii i on jest identyczny. I nadzór jest identycznie zorganizowany. Czyli mamy w przypadku bankowości, to mówimy, że mamy system Bazyla II, a w przypadku ubezpieczeń na przykład mamy system Solvency II. Czyli to cały ten system nadzoru musi być jednakowo działać we wszystkich państwach członkowskich tak samo. Także tyle o rynku finansowym. Dziękuję bardzo. A przed nami teraz krótka przerwa i sesja Q&A z Mariuszem Mazurowiczem z Biura Rekrutacji. Witam Cię, Mariusz. Witam. Mam do Ciebie właśnie pierwsze pytanie. Co zmieniło się teraz w procesie rekrutacji od poprzedniego roku akademickiego? Przede wszystkim ułatwiliśmy całą procedurę rekrutacji. Można się zrekrutować bardzo szybko w czterech krokach. Ułatwiliśmy tę procedurę z tego względu, że wprowadziliśmy teraz system rekrutacyjny online. Wystarczy tam się zarejestrować, uzupełnić swoje dane i pobrać dokumenty, które już będą gotowe. Nie trzeba nic uzupełniać, drukuje się gotowe dokumenty. Wpłaca się opłatę rekrutacyjną.
I po tej opłacie można dostarczyć dokumenty do biura rekrutacji. Takim kolejną rzeczą, którą zmieniliśmy, to właśnie obniżyliśmy dość mocno opłatę rekrutacyjną z 300 zł na 85 zł, żeby jeszcze więcej osób zachęcić do zrekrutowania się. No i dodatkowo poszerzyliśmy też ofertę studiów na naszej uczelni. Czyli będzie dużo prościej. A właśnie przechodząc teraz do oferty studiów, jakie kierunki są od nowego roku w naszej ofercie? Jeżeli chodzi o ofertę, to standardowe kierunki, te co były w zeszłym roku akademickim, czyli zarządzanie na poziomie licencjackim, magisterskim, turystyka i rekreacja również na poziomie licencjackim, magisterskim, finanse, rachunkowość, to są studia licencjackie, informatyka i logistyka jako studia inżynierskie. Taką ciekawostką jest, że teraz od nowego roku akademickiego będziemy wprowadzać logistykę również na poziomie licencjackim, co oznacza, że będą one trwały o semestr krócej, ale będzie też mniej przedmiotów ścisłych. Te na poziomie licencjackim będą ukierunkowane bardziej w taki kierunek biznesowy niż technologiczny, jak w porównaniu do studiów inżynierskich. Dodatkowo wprowadziliśmy nowe dwa kierunki: marketing i sprzedaż oraz komunikacja cyfrowa i media. Są to dwa kierunki, które są odpowiedzią na rozwijający się rynek. Tak jak zauważyliśmy w dobie pandemii, gdzieś tam ta praca zdalna, ten rynek online się bardzo mocno rozwinął. I właśnie po rozmowach ze studentami, z kandydatami, czy też z osobami, które mocno siedzą gdzieś w tym biznesie i w zarządzaniu, stwierdziliśmy, że bardzo dobrze jest jednak te nowe kierunki wprowadzić do oferty uczelni. Komunikacja cyfrowa i media, no to przede wszystkim tutaj będą takie specjalności jak social media, komunikacja audiowizualna. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż i marketing, wcześniej oferowaliśmy też to, ale jako jedną ze specjalności na kierunku zarządzanie. Natomiast teraz już na tyle to się mocno rozwinęło, że można zrobić z tego osobny kierunek. I tutaj specjalnościami będzie e-commerce oraz digital marketing. Czy istnieje granica wieku, w której można podjąć studia u nas? Nie, nie, nie ma granicy wieku. Zachęcamy wszystkich do podjęcia studiów. Nigdy nie jest za późno. Ja zawsze powtarzam, na studiowanie, także zapraszamy każdego. Jak wygląda proces rekrutacyjny? Proces rekrutacji, tak jak już wspomniałem wcześniej, to są takie cztery kroki, czyli rejestracja w tym systemie online, opłacenie opłaty rekrutacyjnej, wydruk dokumentów i dostarczenie ich do biura rekrutacji. Jakie to są dokumenty? Dokumenty, które drukuje się z systemu, to jest podanie o przyjęcie na studia, ślubowanie, umowa o studia, którą drukuje się w dwóch egzemplarzach. I do tego należy dostarczyć swoje świadectwo dojrzałości bądź dyplom studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem, kserokopia oraz oryginału do wglądu. Bardzo prosimy, żeby ze sobą też mieć dowód osobisty do wglądu oraz jeżeli podejmowane są studia w języku angielskim, no to certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie P2. I w jaki sposób i gdzie kandydat musi dostarczyć takie dokumenty? Dostarcza je do biura rekrutacji w budynku uczelni na ulicy Ostrowskiego 22. Można dostarczyć je również pocztą tradycyjną, przesyłając właśnie na adres uczelni. Ewentualnie można też poprosić bliską osobę, aby złożyła dokumenty w imieniu kandydata. Jako kandydat w jaki sposób zostanę poinformowany, że zakwalifikowałem się na studia, że zostałem przyjęty? W systemie IRK, w internetowej rejestracji kandydatów, po opłacie, gdy wpłata rekrutacyjna wpłynie na konto uczelni, zostanie tam poinformowany kandydat, że został zakwalifikowany na studia i wtedy śmiało można drukować dokumenty i dostarczać do biura rekrutacji. Czy są jakieś specjalne wymagania, aby zostać przyjętym na studia? Nie mamy specjalnych wymagań. Jedynym wymogiem jest to, żeby posiadać świadectwo dojrzałości, a o przyjęciu na studia decyduje kolejny zgłoszeń, także zachęcamy, aby po uzyskaniu świadectwa dojrzałości jak najszybciej dostarczać dokumenty. I w jaki sposób mogę opłacić tak naprawdę
W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej? W tym systemie online po wybraniu kierunku, po kliknięciu przycisku zapisz się, jest tam taka zakładka płatności. Jak się w nią wejdzie, to tam jest podana informacja, jaką kwotę należy uiścić oraz na jakie konto. Oraz w jakim terminie należy tej opłaty dokonać? Czy jest jakaś granica od złożenia dokumentów? Do końca rekrutacji tak naprawdę można dokonać tej opłaty. Natomiast zachęcamy, żeby dokonywać jej jak najszybciej, nie czekać do końca, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, przyjęciu nas decyduje kolejny zgłoszeń, więc im szybciej kandydat opłaci opłatę i dostarczy dokumenty, tym szybciej otrzyma informację o przyjęciu na studia. Czy jako kandydat muszę opłacić studia z mojego osobistego konta w banku, czy może to zrobić na przykład moja mama? Można to zrobić z innego konta bankowego. Ważne, żeby tylko w opisie, w komentarzu do tej opłaty wpisać kierunek studiów oraz imię i nazwisko osoby kandydata, który będzie uczestniczył, który przyjedzie na studia. I uiszczając taką opłatę, muszę to zrobić tylko przelewem, czy mogę na przykład, nie wiem, przekazem pocztowym, zrobić to stacjonarnie na uczelni? Można, najlepiej przelewem. Tak generalnie opłaty rekrutacyjne trzeba uiszczać na konto uczelni, także można też przelewem tradycyjnym, na przykład na poczcie zapłacić. Dziękuję bardzo, Mariusz, za tą szybką sesję Question and Answers, a Państwa zapraszamy na kolejny wykład.